Także, szanowni państwo, zapraszam na kolejną część związaną z głowicą UKF, głowicą UKF produkcji wrocławskiego Elvro, ze sposobów jej przestrojenia na zakres CC i R. Dzisiaj do prowadzenia tej prezentacji zaprosiłem także kolegów, kolegę Piotra Fryszkę, Bydgoszcz i kolega Zbigniew Chmielak z Białegostoku, także uzupełni naszą dyskusję. Oto bohater, dobrze znana, przez wielu lubiana, przez wielu przeklęta, bo i kłopotliwa z przestrojenia głowica UKF firmy Elvro, stosowana w wielu odbiornikach polskich, wielu lampowych odbiornikach polskich, od początku w zasadzie lat 60. aż do ostatnich konstrukcji z początku lat 70., produkowana przez wiele lat, w wielochybamilionowym nakładzie, w kilku wersjach, w tym wersji, która już była przeznaczona dla odbioru w zakresie 88-108 MHz, czyli pełnego zachodniego UKF. Jak mówiłem, onegdaj Polska należała do CCIR, ale po 1960 roku pod protektoratem Wielkiego Brata przeszliśmy do innej, wtedy jedynie słusznej organizacji OIRT i nasz zakres, polski zakres UKF odszedł od zakresu 87 do 100 na jakieś 65 do 74 MHz. I większość głowic, które powstały w tym czasie, są właśnie z takim zakresem UKF. Ponieważ zdarzyło się tak, że w ręce kolegi Zbigniewa, a później w moje, trafiła taka głowica, która była przeznaczona na CCIR, na zachodni zakres UKF, mieliśmy możliwość zbadania tej głowicy, obejrzenia jej użytych tam rozwiązań, zastosowanych wielkości elementów i to, co wynikało z tej obdukcji, przedstawiłem w poprzedniej swojej prezentacji, do której serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. W ramach tego badania wyszło, że zupełnie inaczej zbudowana jest płytka drukowana, która zawiera filtr wejściowy do głowicy. Filtr składający się z obwodu antenowego w postaci nadrukowanej ścieżki i obwodu siatkowego po drugiej stronie, takiego troszkę dziwnego, bo lampa nie pracuje ani jako ze wspólną katodą, ani ze wspólną siatką w takim układzie pośrednim. Jest to spowodowane dopasowaniem impedancji obwodu do lampy. To jest dosyć specyficzny układ. Ścieżka tej cewki jest dzielona. Wygląda to mniej więcej tak. Tu możemy porównać sobie, jak wygląda ścieżka na wysoki UKF, jak i na niski. Od razu widzimy, że ta cewka na wysoki jest inaczej zbudowana, ma mniejszą średnicę, że tak się wyrażę, i jest także ma inny układ wyprowadzeń. Ta zmiana w układzie wyprowadzeń związana jest z tym, że jak cofnę się do poprzedniego slajdu, jak Państwo widzą, ten obwód RC tutaj jest inaczej podłączony w jednym i w drugim układzie. Niby różnica drobna, ale jednak ma znaczenie. Zadaniem, które postawiłem w trakcie tej prezentacji, było skopiowanie tego rozwiązania i przeniesienie do układu styków z głowicy OIRT-owskiej, tak żeby wylutowując jedną płytkę, można wlutować będzie drugą. To, co wyszło z badań, które przeprowadziliśmy, to, że należy zmienić pojemności, ale ta zmiana pojemności powoduje pewnego rodzaju utrudnienie, gdyż do tych 12 pikofaradów, które tutaj są, czy później zastąpione kilkoma
pikofaradami dochodzą pojemności wewnętrzne lampy, które to z kolei są bardzo różne pomiędzy poszczególnymi sztukami, więc lepiej byłoby te pojemności podnieść, na przykład poprzez korekcję tej cewki, zmniejszenie jej obwodów. Oczywiście, można zrobić to tak, tutaj proszę powstrzymywać salwy śmiechu, to druciarstwo, które spróbowałem zrobić, jest skuteczne, ale ani estetyczne, ani praktyczne. Ułatwia to zmianę, natomiast nie jest to to, czego byśmy oczekiwali. Zgłosił się do mnie kolega Piotr i rozpoczęliśmy współpracę. Płytka została zaprojektowana w programie KiCad. Robiliśmy też pomiary, zmiany i korekcje mechaniczne, bo chcielibyśmy, żeby płytka po prostu pasowała jeden do innego. Piotrze, opowiedz historię. Tak, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Więc tak, płytka powstała dosyć szybko, bo zaledwie tylko dwa wieczory, która umożliwiła dosyć szybko nałożenie cewek. Z tym był też również duży problem ze względu na to, Wojciech nam mi podesłał po prostu zdjęcie na papierze milimetrowym, więc dopracowanie i wyprowadzenia i punkty lutownicze, no troszeczkę mnie to utrudniło, bo jednak liczenie mniej więcej ile milimetrów przypada dany pad, czy w danym momencie ma być punkt lutowniczy, no było utrudnione, ale co się okazało? Dwa wieczory, płytka zrobiona w KiCadzie, w oprogramowaniu, zostało stworzone również do tego tak zwane pliki produkcyjne, nazwane tak zwane Gerbery, które umożliwiają właściwie naszym panu Chińczykowi, jak to się można powiedzieć, produkcję. I co się okazało, że płytka bardzo szybko przyszła z Chin, dokładnie z Hongkongu. O właśnie w ten sposób. Tak wygląda już zbudowana, właśnie wyprodukowana płytka obwodu wejściowego. No, byłem bardzo zaskoczony, tym bardziej, że pierwsze pomiary, które zrobiłem, były praktycznie dla mnie zdziwiające. Mówiłem pierwszy raz obwód rezonansowy, wejściowy, a tutaj za wielkie zaskoczenie. Obwód bardzo dobrze pracował w głowicy i w radioodbiorniku DMNTL 202. Ale troszeczkę mówię, trochę podzielę się radością i wysłałem informację do Wojtka. Wojtek, piękna sprawa, płytka działa, jest sprawdzona, jest zamontowana w radioodbiorniku, chodzi, ale potwierdźmy my to. No i dostałem namiar do Zbyszka, do Białegostoku. W tym czasie kontakt ze Zbyszkiem. Mówię, słuchaj, wysyłam do ciebie płytkę, musisz ją po prostu u siebie ją sprawdzić. Ja sprawdziłem, chciałbym usłyszeć bardzo podobne wyniki. No, nawet, o właśnie, to jest nasza korespondencja i płytka praktycznie w jedną dobę trafiła do Białegostoku. Zdziwienie niesamowite. Kurier, po prostu rewelacja. Zbyszek ją zmierzył i pisze do mnie, mówi, słuchaj, to jest dobrze zrobione, jest trafiona w punkt. Pierwsza wersja, powiedzmy, płytki jest rewelacja. Wzbudza się 83 MHz do 113. No, rewelacja, trzyma parametry. Ja mówię, no, wielkie zaskoczenie. Super. Numer dwa wersja po prostu wyszła według mnie już prawie jak oryginalna. Kolor czerwony, proszę bardzo. Wyglądająca już bardzo dobrze. Wersja, powiedzmy, 2 została lekko już zmodyfikowana. Tutaj już wkroczyły już kalkulatory internetowe z obwodu rezonansowego. Mówię, jeśli możemy poprawić, obniżajmy indukcyjność, mieszajmy, zobaczymy. I co się stało? Na płytce numer 2 troszeczkę wprowadziłem dużo zmian. Otóż bardziej wycentrowałem cewki względem siebie. Zmniejszona szerokość ścieżki z 0,5 mm na 0,25. Przerwa pomiędzy ścieżkami została troszeczkę powiększona. I również
za pośrednictwem Wojtka otrzymała nowe logo Radiowych Bogatów. Już jest na tej płytce nałożone nowe logo. Bardzo ładnie to wyszło. Wygląda to bardzo fajnie. I oczywiście wersja numer 2 przyszła w ciągu chyba 1,5 tygodnia ponownie z Chin. Bardzo szybko. I po miarę następne zaskoczenie wielkie. Ale proszę bardzo, to już są pomiary również moje i Zbyszka pokrywające. Po lewej stronie widzimy wersję numer 2. No tu już jest trafione praktycznie w strzał. Nie ruszamy już tej wersji, bo mieści się między 85 a 2 MHz, początek zakresu wzbudzenia, i mamy prawie 110 MHz, więc ona jest idealnie trafiona w punkt właściwie całego zakresu CCIR, więc tutaj mamy po prostu i dobrane również kondensatory, były to dobrane również przez Zbyszka. Moje były troszeczkę inne, ale parametrami się praktycznie nie zmieniły, więc mamy bardzo podobne wykresy, to co widzimy. Ale po dużej namowie Zbyszka poprosiłem, mówię, słuchaj, porównajmy, mówię, masz oryginalną głowicę, sprawdź, jak ona się wzbudza. No i się okazało, że inżynierowie z lat, powiedzmy, 60. zrobili również dobrze obwód rezonansowy, ale 81,7 MHz i 113,6 MHz, więc można powiedzieć dla wszystkich, że mamy to, że mamy idealny po prostu obwód wejściowy, który bardzo łatwo zezwala na, podejrzewam, z dobrymi umiejętnościami i niejedno radio z tą głowicą elworoską z piwnicy wyskoczy do salonu, bo naprawdę przyjemnie się to przestraja. Jeśli wiemy, że od początku wchodzimy jak gdyby z części antenowej wchodzimy do głowicy i wiemy, że po kolei każdy stopień zostaje prawidłowo przestrojony, prawidłowo z podpowiedziami Zbyszka i Wojtka, którzy po prostu zrobili bardzo dobrą robotę, pokazując zmianę w indukcyjności cewek, części wzmacniacza czy heterodyny, w jaki sposób możemy udoskonalić, nawet więc polepszyć rdzenie. Więc na tej podstawie po prostu można powiedzieć, że te obwody można zrobić z bardzo dobrą selektywnością tej głowicy, bo każdy się bał tej głowicy. Ja nawet wielokrotnie podchodziłem do tej głowicy, mówiąc: no, mam problem, tylko nie wiadomo gdzie. Ale kiedy zaczęły się przyrządy pokazywać, takie, które umożliwiały sprawdzenie, w czym jest problem, to te głowice zaczęły grać. Dlatego ja nawet na początku miałem takie troszeczkę niesmak ze względu na to, że wiedziałem dokładnie, że obwód wejściowy można oczywiście pojemnościami skorygować i poprawić obwód wejściowy, ale to jednak nie jest to, więc powstała płytka obwodu wejściowego. Działa to naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze, aż zaskakująco dobrze, ze względu na to, że zawsze lubiałem słuchać radiostacji na UKF-ie. A tutaj mamy po prostu polskie radio, które odbiera fantastycznie. Nawet bym powiedział, że dobrze zestrojona głowica elworowska lepiej gra niż zachodnia, ale to już jest to moje zdanie. Tutaj również jest korespondencja radości wersji drugiej do Wojtka, kiedy otrzymałem późnym wieczorem, od Zbyszka właściwie, otrzymałem wieczorem informację, późnym wieczorem, płytka jest super. No to po prostu można powiedzieć, że noc już nie była przespana, tylko wielka radość była. No słuchajcie, co ja mogę powiedzieć? Kiedyś Wojtka się pytałem, czy po jego prezentacji ktoś się odezwał, bo w komentarzach było, że o, ktoś tam chce podjąć, prawda, jeden, dwa, trzy, ale Wojtek mówi, że nie.
No, minął zaledwie tydzień, dostaję informację od Wojtka, że jest ktoś, kto chce nawiązać kontakt i zrobił takie płytki. No, okazało się, że to właśnie Piotrek Fryszka. Co wam jeszcze powiem, że Piotrek się do tego naprawdę przyłożył. Ponosi praktycznie do tej pory sam wszelkie koszty. Nawet do mnie wysyła paczkomatem na swój koszt te płytki. Nie chcę w ogóle słyszeć o zwrocie jakichkolwiek Dla mnie środków. jest to zabawa, a jeśli jest zabawa i jest możliwość uratowania odbiornika przed wysypiskiem, to nie ma po prostu na to jakichś tam pieniążków, nie? I w tej chwili nie montowałem jeszcze takiej płytki, bo nie mam jak gdyby mocy wolnych, prawda? Ale już niedługo takie się znajdą. Mam taką głowicę, która co prawda obecnie pracuje stabilnie, ale miałem z nią problemy. Ona była przestrojana tylko pojemnościami i to, co Wojtek na początku pokazywał, jeżeli chodzi o ten obwód wejściowy i kondensator neutralizujący, inaczej włączony w tej głowicy na CCIR, a inaczej na OIRT. I właśnie to włączenie tego kondensatora w ten sposób, jak w CCIR, spowodowało, że ta głowica zapracowała stabilnie. No ale mimo wszystko mówię, że jest to taka głowica, no, którą po prostu chciałbym przestroić poprzez wymianę takiej płytki. I wtedy przemierzymy to jeszcze raz i zobaczymy, jak to będzie pracowało w takim układzie już rzeczywistym. Na chwilę obecną płytki wyglądają super. Zamówienie u Piotra złożone. Niedługo zapewne przyjdą. Tak, tak, już No i jest. zachęcam, słuchajcie, ja zachęcam wszystkich do przestrajania tych głowic. Nie bania się po prostu. Ja wiem, że niektórzy wolą oryginał, ale słuchajcie, czy my tutaj tak naprawdę dewastujemy ten oryginał? Nie. Z tego, co ja wam pokazywałem akurat na swoim kanale, to zobaczcie, nie ruszamy cewki heterodyny, nie ruszamy cewki wzmacniacza W3 i nawet bez tej płytki, prawda, też nie ruszamy, nie? Jak gdyby tej płytki, ale mówię, ze względu na to, że i od Wojtka miałem taką informację, i od Piotra, że bardzo często te płytki obwodów wejściowych mają uszkodzone te cewki. Więc w takim wypadku naprawianie jest trudne i troszeczkę takie bezsensowne, więc zachęcam, zachęcam, prawda? Naprawdę, macie wszyscy kontakt do Piotra, także składajcie zamówienia. Płytki są. Płytki są. Tak, są. Jeszcze mam. I do dzieła, i do dzieła. A wiem Następna naprawdę, że partia chyba już niewiele jest. osób przestraja te głowice. Oglądają wszyscy te filmy, ale jak się pytam, prawda, żeby ktoś tam odpowiedział w komentarzach, czy ktoś to przestroił już, to jakoś tak cicho jest. Proszę się nie bać. Panowie, jedno takie pytanko, bo wyniki wyglądają fajnie, wykresy na nano też są fajne. Zostaje jedna rzecz do oceny, bo tutaj mamy taki tylko jeden problem z tym, że różnice między tym V1 a V2 płytkami możemy ocenić tylko w jeden sposób, które są lepsze, a które są gorsze i nie będę oceniał kolorystyki ani estetyki, ale przede wszystkim wykorzystanie obwodu antenowego to też jest czułość odbiornika, prawda? Grzegorzu, Grzegorzu, wejdę w słowo. Tak. Zrobiliśmy, Piotr nagrał film, jak to działa, jak no, działa radio z będzie. Tą głowicą. Jedno mogę powiedzieć, odbiór jest z nadkładem, czyli nie tylko, że EM84 się schodzi, ale pokrywa jedna z drugą. Także zdecydowanie jest dużo lepsza czułość niż ten. Wmontuję ten filmik do prezentacji, która będzie na YouTubie i tam każdy będzie mógł zobaczyć, jak Rozumiem. takie radio. Głowica całkowicie skończona. Podłączyłem antenę. Posłuchajmy.
kończą się zakręcając naprzód przyczepy. Wszystkie osoby, które mogły widzieć... Około 10 na wschodzie i wybrzeżu na 12 na zachodzie. Jeże się wcześniej budziły tego roku. Druga godzina audycji N3 już mniej egzotyczna od poprzedniej, ale... które mogą się przydać. Troszeczkę zgadniają, co mogą. Bardzo miło wspaniała rozmowa w języku angielskim drzewka. W Polsce już długo, ale jeszcze się nie zdążył nauczyć. Na co? Bałkańskie, Bułgaria i Rumunia. Pięknie odbiera wszystkie dostępne stacje. Od Waldemara. Na pasze chodzą. No tam zabezpieczam właśnie swoją. Jedną rzecz. Przy tym radioodbiorniku, w tym DMNT-L202, antena, którą zastosowałem, to jest kawałeczek drucika, może z 15 cm, nie więcej. Więc dobry wynik. No. Wynik po prostu jest zaskakujący. Dobry. Ze względu na to, że nawet kiedyś, jak się stosowało jeszcze konwertery jako na przestrojenie, na nowy zakres,
Nigdy nie widziałem, żeby EM84 listki miały nadkład na siebie. Nigdy. A nie było nic zmieniane w radioodbiorniku, tylko przestrojone głowice. Tegoż, Rozumiem. jeżeli nie wiem, czy byłeś u mnie na kanale, ale ja tam pokazuję, jak po przestrojeniu ta głowica odbiera stację. Zapraszam. Mało tego, powiem ci Bardzo więcej, chętnie. czego już nie pokazywałem, prawda? Ale ta głowica, ta niestabilna właśnie, bo co to znaczy niestabilna? Niestabilna to znaczy, że pracuje praktycznie na maksimum swojej czułości. Ta niestabilna głowica odbierała mi również stację bez podłączonej anteny i zaekranowana jedynie bez tej blaszki spodniej. Ale tego już nie pokazywałem, bo to ludzie by nie wierzyli po prostu, ale tak było. To jest jeden ze slajdów z mojej poprzedniej prezentacji. Jak widzicie, jesteśmy o krok dalej, tak? Jeśli jest ku temu ochota, spróbujmy także zabudować ARC do tej głowicy. Może będzie więcej odbiorników, które będziemy mogli uratować. Andrzej mnie przekonał w trakcie ostatnich go spotkania, że to nie musi być takie trudne, jak się wydaje. Także będziemy próbowali. Także była to kolejna prezentacja o głowicy. Wydaje się, że nie ostatnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.